Witajcie, mamy wtorek 30 maja. Zapraszam was na klina. Moi drodzy, dzisiaj sobie przeczytamy z książki codzienne afirmacje. Są to materiały bardziej kierowane dla DDA, ale no oczywiście nie tylko. A na 30 maja mamy taki fragment, równowaga. Uczy się równowagi. Nie muszę już chustać się od jednej skrajności do drugiej. Świat nie jest biało-czarny, lecz pełen pięknych barw, bogatych odcieni. Moje doświadczenia i emocje także są bogate i wyważone. Uczę się dostrzegać świat. Dzisiaj nie muszę mieć racji, albo nie mieć racji. Doświadczam uczucia doskonałej równowagi, jedząc. Ani się nie głodzę, ani nie przejadam. W związkach ani z nikim się nie stapiam, ani się nie izoluję. W przyjaźniach. Nie jestem bezgranicznie ufny, ani nie jestem pełen nieufności. Nauczę się wyczuwać, gdzie leży punkt równowagi. Oto cenny dar, jakim mogę siebie obdarować. Postanowiłem dzisiaj zrezygnować ze starych, destrukcyjnych zwyczajów. Nie mieszkam już z rodzicem alkoholikiem i mam zamiar zlikwidować wszelką skrajność zachowań, przekonań i emocji, ponieważ skrajność wytrąca mnie z równowagi. Moi drodzy, w ogóle zauważcie, jak to się, kurczę, fajnie spięło z wczorajszym tematem. Yy, że tak naprawdę te skrajności, takie patrzenie w sposób biało-czarny na rzeczywistość jest ogólnie dobanie. Jest zła, jest destrukcyjna. I jak siedzisz w tym piekle różnego rodzaju, no to jesteś od jednej skrajności do drugiej. Jak zaczynamy na przykład chodzić na terapię, czy coś, yy, alkoholicy tak mają, że ta sinusoida Naszego szczęścia, euforii, potem dołu, ona jest dość mocna. I z czasem, po kilku miesiącach, niekiedy po kilku latach trzeźwienia, rozwoju, ta sinusoida, ona zaczyna zwalniać. Ale w momencie, kiedy przy, przyjmiesz w ogóle taką rzeczywistość, że świat nie jest czarno-biały, że nie jest, że jest pełen odcieni, pełen różności, pełen różnych doświadczeń, zaakceptujesz to, to ta sinusoida, ona znacznie szybciej się wyrówna. Ja oczywiście podkreślam, żebyś wiedział, gdzie jest środek stołu, czy tutaj pokażę o, środek monitora, komputera, to teraz jedną skrajność i drugą skrajność musisz gdzieś zobaczyć, doświadczyć, wtedy będziesz wiedział, gdzie jest środek. Ale też nie tak musi być, że ty musisz doświadczyć, bo możesz z uważnością przyglądać się innym osobom. Innym ludziom, którzy doświadczyli różnych rzeczy, i ty sam gdzieś tego swojego środka możesz szybciej poszukać. Możesz z uważnością yy, przede wszystkim samemu doświadczać, i już przed krawędzią, daleko przed krawędzią, będziesz widział, że hej, tam już będzie niedobrze, tam już stracę pewną kontrolę zachowań, emocji to nie jest fajne, wracam. Yy, możesz z uważnością czytać, właśnie książki, różne warsztaty, kursy, ale tutaj, kochani, zawsze będzie potrzebna uważność. I kiedy ze spokojem poświęcimy się tej uważności, zauważymy, że do tego momentu jest OK, ale wystarczy, jest dość, to ten środek szybciej nam będzie y, złapać. A właśnie to jest taka fajna zasada, że najważniejsza jest równowaga nie? gdzieś zachować środek, bo skrajności one nie są fajne. A że alkoholicy, osoby współzależnione, DDA i inne osoby, właśnie ja mówię z tego, cyrku motyli, lub uwielbiają wpadać ze skrajności w skrajność, no to, 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 to tak się odbywa. Dlatego tak to widzę. Tak, I to się dzieje w skali mikro i w skali makro. Dlatego, kochani, też na, nawet to, zobaczcie, teraz hmm, kwestia równouprawnień, na przykład. To już w skali takiej makro. Jeżeli w ten czy inny sposób kobiety były gdzieś wcześniej dyskryminowane, bo w wielu kwestiach były, nie ma o czym gadać, to Dzisiaj z jednej skrajności mogło to polecieć w drugą skrajność, czyli takie udowodnienie na siłę i wbicie wszystkim, że wszyscy jesteśmy równie i tacy sami. Nie, nie jesteśmy. Jeżeli już chodzi o kobiety i o mężczyzn, może zabrzmi jak szowinistyczna świnia, ale siłę fizyczną facet zawsze będzie miał silniejszą, przynajmniej jeszcze bardzo długo. No tak jesteśmy biologicznie zbudowani. Ale w wielu kwestiach kobiety zdecydowanie lepiej sobie radzą. Na pewno w relacjach i w innych tego typu rzeczach. B absolutnie. Tu facet to jest taka tempa prosta dzida. No, sorry panowie, ale tak jest, trzeba to przyjąć. Kobiety są bardzo skomplikowane, dlatego żaden facet nigdy nie zrozumie kobiety. Nawet nie próbuj. Zaakceptuj, ale nie próbuj zrozumieć, po prostu. I okej, okay. i to jest fajne, i to jest ważne, bo w momencie, jeżeli. Ale wiecie, bo to, to jest też takie lecenie ze skrajności w skrajności właśnie w społeczeństwie. Czyli kobiety dyskryminowane, a teraz kobiety to są, wiecie, super hero i w ogóle pewnie że są. Ale faceci też są. I w tej różnorodności my się fajnie znajdujemy. A my tej różnorodności w społeczeństwie to szukamy teraz wszędzie i w ogóle nie wiadomo co, i to trochę w, w złą stronę idzie moim zdaniem, ale to jest jeszcze inny temat. Możemy kiedyś to rozwinąć, czy w komentarzach nawet, jak to widzicie. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, jak to u Was jest z tym wlatywaniem ze skrajności w skrajność i czy udaje Wam się tą równowagę zdecydowanie szybciej zachować i utrzymać. A ja Wam życzę dobrego, spokojnego, wyrównanego na tej sinusoidzie dnia, tygodnia, życia. I widzimy się jutro w klinie. Cześć!